Mam wrażenie, że ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Tak? W sumie też tak mam. Cześć, ja jestem Jay Dabrowski, witam was w kolejnym odcinku Do Świtu i poznajemy nową postać na początek, czyli brata Hanna i Beth. Człowieka, który nie myśli, a tutaj mamy napisane, że jest rozważny, a to jest kompletna bujda, ponieważ co za człowiek rozważny i myślący zabierałby swoją paczkę znajomych do miejsca, gdzie jego siostry zaginęły i dalej nie znaleziono ich ciał. No tylko Josh. Skomplikowany, to z tym się zgadzam i kochający, tak. Mega przecież kochający. Się tu wychowałeś, tobie powinno się kurczyć. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg poszedł się walić. Kopsnij mi miliony i zaraz będzie po problemie. Dobrze gadasz, tyle że drobne zostawiłem w innej kurtce. Ups. Stać ich było na zakup góry, a nie stać ich na zakup jakiegoś słupa z zasięgiem. Żeby mogli normalnie z internetu korzystać. Poszło całkiem nieźle. Chociaż trochę strasznie, wiesz, w sumie. Dziwnie być tu z powrotem. No to racja. No i... Ciebie? Plotkuj. Nie no, trzeba... Nie możemy wprowadzać jakiejś takiej złej atmosfery. Pokażmy troskę. Ej, a u ciebie w porządku? Musi ci być bardzo ciężko bez sióstr. Przestań. Chodziło mi o to, wiem, że... Wiem o to. U mnie już wszystko okej, okay, serio. Chcę, żebyśmy po prostu fajnie spędzili czas. Wiesz, jak za dawnych lat. Jak rok temu. Kurde, cholerny szajs. Zamarz? A jakże? Może jest jakieś inne wejście? Od cholery, tyle że zamknięte. Musi być gdzieś jakieś okno, które możemy, wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. Chyba, że cię zgłoszę psom. Panie przodem wodzu. No, nie mogą wyważać tych drzwi z buta, bo jeżeli je rozwalą, no to potem cały czas będzie im tam wiało w środku. Okej, okay, pewny siebie, niepewny, dziwnie to wraca. Niech bądź pewny siebie, bądź mężczyzną, takim jak ja. Co tam u ciebie? W porządku, tylko trochę zimno. Chętnie bym się porządnie ogrzała przy kominku. Tak, no całkiem niezły pomysł. To jest chyba takie zachęcenie, byś ją przytulił może, czy coś? Okej, okay, ale najpierw może lepiej, jak rzeczywiście znajdziemy jakieś wejście do mieszkania i je otworzymy, żeby nam tutaj nikt nie zamarzł. No i żebyśmy jak najszybciej schowali się do bezpiecznego miejsca. O. Niby taka zwykła szara gąska, jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Dobra, stary myśli. Broń swojej kobie, chociaż musi udawać kozaka przed kumplem, ale czy bronić? Dobra, udaj kozaka przed kumplem. Co? Wiadomo. Kiedy w końcu dobierzesz jej się do majtek? Zanim to zrobi tamten Turek, tamten zabójca. Się, laska w zasadzie spędza z tobą cały swój czas. No tak, ale tylko się kumplujemy. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź człowieku, skumaj, potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Ty i Ashley, nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jaki z ciebie dżentelmen. A teraz bierz się do roboty. No mogliby coś zrobić konkretnego, żeby też ciekawsze scenki się pojawiały w tej grze. Zgódź się. Czy zgrywać kozaka? Zgrajemy kozaka. Dobra. Może masz rację. Pokaż pazur, ziom. Jesteś myśliwym, więc poluj, zanim się obejrzy, będzie cię w uszy. Okej, okej. Pojąłem. Jest. Okej. Coś tu mamy? Bo coś dobra, tutaj mi chyba wyskoczyło? Do nie. Moich starych? No zaraz coś znajdziemy, mam nadzieję jakieś wejście czy coś tego typu, albo okno otwarte, chociaż mam nadzieję, że... Kto by zostawiał otwarte okno, jak wyjeżdża z domu na rok? A po takiej grze wstępnej, to pan sobie nie pobzyka. No racja, zimne tyłki są najgorsze. A najgorsze, jak będą musieli im amputować tyłki, nogi, ręce, to... O! Coś nam się tutaj świeci, jakaś siekiera, tak? A właściwie chyba brak siekiery. O-o. Ktoś zabrał siekierę. A ten ślad wygląda, jakby to był świeży świat. Ślad, Boże, jaki świat? Świeży ślad. Nie wygląda to za fajnie. Cholera, bateria mi właśnie pada. Muszę włączyć GPS-a. W końcu mam okazję zrobić z niego użytek, a tu...
No, 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 ktoś tu nieźle kombinuje, brawo. Dawaj, dawaj. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Okej. Jeszcze troszkę. Pięknie. Na coś się przydała twoja siła. Wiecie co? Najgorsze jest tam, że tam mogliśmy chyba dalej gdzieś pójść. I tam może byłby jakiś totem czy coś tego typu. Nie lubię takich miejsc omijać. Ja bym najchętniej całą mapę zwiedzał, by zebrać jak najwięcej rzeczy, jak naj... Ole, parkurzysta, no pięknie. To, żeś się wykazał... Mogłem bardziej uważać na zdjęciach ze wspinaczki. Mogłeś się nie zwalniać z WF-u, no właśnie. Tak, wiesz, wspinaczka po linie. O! A to ja? To jest chyba nie na twój widok. Masz! Użyj tego! Okej. No to jak miałeś zapalniczkę, to czemu nie mogliśmy odmrozić tamtego wejścia? Mam zarąbisty pomysł. Tak? No raczej. I co to za pomysł? No jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. A, okej, dobra, no trzeba było powiedzieć, że chcesz się umyć czy coś. Chcesz sobie pojeździć pod pachami? Star, jest w sprayu. No tak, miotacz ognia. Teraz kuma. Miotacz ognia. Taki, no, jakim traktowaliśmy żołnierzyki. No, pamiętasz, jak się topiły? Pstryk, psik i po sierżancie. Papa, zamarznięty zamku. Bingo. Wreszcie chwytasz. Ja lecę jeszcze coś załatwić. Poradzisz tam sobie po ciemku, Chris? Się postaram. Zatem z Bogiem, pielgrzymie. No, pa. No zabójca jest chyba na zewnątrz, więc wolę być w środku budynku, bo tutaj go przynajmniej nie ma. Chyba. Chyba, że jest coś innego. Zaraz się przekonam. O, coś tutaj nam się świeci pięknego. Kolejny totem. Pokaż nam, że znajdziemy, nie wiem, jakąś tabliczkę czekolady, gorącą czekoladę, że jakaś senka plus 18. Nie wiem, co ty zrobisz z tym dezodorantem i w kogo będziesz nawalał tym ogniem, ale boję się, że będziemy zaraz mogli podpalić kogoś z nas. I to tam chyba była Emily nawet. Emily nie lubię. Akurat Emily nie lubię po tym, co zrobiła Matowi chyba. Dlatego z chęcią ją podpalę. Okej, coś tutaj mamy. Się rozglądajmy, żebyśmy niczego nie pominęli, bo tutaj są czasami ciekawe wskazówki, ciekawe totemy. O! Jakiś obraz. Mamy całą chyba szczęśliwą rodzinkę. Nieźle. Szczęśliwą. W sumie już nieszczęśliwą. Z 5 członków rodziny pozostało tylko 3. A zobaczymy, jak ja potoczę grę. Czy mi się uda uratować także i Jo... O, to nie wyglądało za fajnie. Jak się drzwi same zamykają, no to albo jest przeciąg, albo są duchy, albo... Ktoś tu jest. Żeby to był przeciąg. Coś tutaj, mamy w tym pokoju jakiś piękny obraz, panorama jakichś gór. Tutaj, o, drzwi. Może z tej strony uda się je otworzyć. No niestety nie. Chyba i tak będziemy musieli dezodorant znaleźć. I są nasze dupeczki, przepraszam. Są nasze panie, o. Bardzo śmieszne, Chris. Skąd wiedziałeś, że to ja? Nie masz przypadkiem jakichś drzwi do otwarcia? No już. W sumie się bawi. Oni tam marzną, a on się tutaj bawi. Ojojojojoj, tutaj nie ma. Łazienka, gdzie jest łazienka? O! Co to było? Chyba ktoś rozbił szybę. Tutaj nie ma. O! Mamy jakąś rzecz. Zobaczmy, co to jest. Zdjęcie. Zdjęcie z balu. Gotowi na bal maturalny? Okej. Bardzo dużo tutaj zdjęć Hana i tak dalej. Chyba na górze jest łazienka. Mam taką nadzieję. Wolę na dół nie schodzić, bo zawsze schodzenie do piwnicy się źle kończy. Chociaż w sumie i tu jest ciemno jak na razie, więc... Co to z okna mają jakąś padaczkę czy coś, że się tak ruszają cały czas? Niczego tu nie ma, niczego. Tutaj jest jakiś pokój. O! To jest łazienka? Chyba nie. Może tutaj któryś z tych pokoików będzie łazienką. To jest łazienka? Też chyba nie. Nie wygląda na łazienkę. Dopóki nie zobaczę van... O! Jest
jest jakiś pokój. Dopóki nie zobaczę wanny, to nie będzie. Jest, jest i łazienka, idealnie. W której szafce trzymasz dezodorant, mój drogi? Czy to jest dezodorant? AJA! Po co ci był ten dezodorant? Jezus. Tyłki nam już tu zamarzają. A potem się dziwicie, że odcinki wychodzą rzadko. No jak ja się boję, jak ja się cykam, ja zawału dostanę. Chcecie, żebym żył, czy żeby były często odcinki? Nie podpal tego za bardzo, bo zaraz podpalisz cały dom i będzie tak jak w totem. No, że się poparzę. No. Dzięki za aplauz. Wiecie, gdzie mnie szuka. O Jezu! Ale mnie to bydle wystraszyło. Co to było? A ja kocham psy. Niedźwiedź, teraz... inny tygrys. O, to tylko śliczny mały rosomak. Mały rosomak, tak. Nie przejmuj się, jeszcze będziesz mężczyzną. Co, się skompromitowałem przed dziewczynami. I ten jeszcze sobie ze mnie kpi, Josh. Już go nie lubię. Nie ma to jak w domu. Ja tam znam lepsze miejsce. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpalony. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem, mordy wy moje! Cześć! O, jest. Yo. Hej! Siema. Chata bogata, ziom. Tak jest. Okej, jesteśmy już w domu, wszyscy razem. I bardzo dobrze. Trzymajmy się kupy, bo kupy nikt nie ruszy. O mój Boże, chyba się pożygam. Ja jej nie lubię, masakra, nawet tutaj marudzi. Próbujesz tam połknąć, czy co? Serio, musi się z tym aż tak obnosić? Naprawdę, nikt tu nie chce ci go zabrać, mała. Przepraszam, mówiłaś coś do mnie? Ojej, nie słyszałaś? Za głośno się łajdaczyłaś. Ktoś tu chyba ma ból dupy, że się nie załapał. Uważaj, bo jesteś czymś więcej niż przygodą. Robi się gorąco. Malu krową. Na królową balu krową się przejęłam. Dobra, teraz Matt, sprowokuj. Nie, 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 niech się nie biją. Dobra, uspokój, uspokój. Ty jesteś dobry, ułożony chłopak. Nie wtrącaj uspokój, się przy głupie. Uważaj sobie. A co? Tylko tobie wolno go uciszać? Mam nie tykać twoich zabawek? Co za tępa dzida? Ta jasne. Gówno mnie obchodzi, co ty myślisz. Przynajmniej myślę. Średnia 5-0. Wspomnij to sobie, jak będziesz dupą szukać pracy, suko. A po jaką cholerę oceny komuś, kto potrafi wykorzystać swoje naturalne walory? Proszę cię. Ty byś swoim cienkim kuprem nawet czerstwej buły nie ugrała. Co za teksty, masakra. Myślisz, że to dla mnie obelga? Teraz tylko włączyć jakiś taki beat freestyle'owy i puścić to, żeby się wyzywały. Taki pojedynek troszkę. Sprowokuj. Nie, nie, nie. Uspokój. Dobra, uspokój swoją dziewczynę. Czy stań po stronie dziewczyny? Uspokój, dobrze. Nie, nie, nie róbmy konfliktu. Jest dobrze, wszyscy jesteśmy razem. Nie ma co się wkurzać, bo zaraz się rozdzielicie. Każdy pójdzie w swoją stronę i będzie niebezpiecznie. Ja tego nie chcemy, uspokój. Emily, starczy. Tak. Przeginacie. Na cholerę tak skaczecie sobie do gardeł. Dokładnie, kobiety, ach ty baby, nie? O byłego faceta, co? Starczy! Ludzie, nie po to tu jesteśmy, to nam nie pomaga. Nie na to liczyłem. Skoro nie możemy ze sobą wytrzymać 10 minut, to może trzeba zrobić przerwę, co? O nie. Mike, weź obczaj tę chatkę dla gości, co o niej mówiłem. Okej, jasne, spoko. No i się rozdzielają. Byle dalej od tej kury. A tego chciałem właśnie uniknąć. Ścieżką na wprost. Się zaczynają podziały. No a cóż, biedni chłopcy w tym wszystkim, bo kobiety się kłócą pomiędzy sobą, a chłopcy no cóż, nic nie robią. Tacy są niestety, takie jest życie niestety. Może rozpalimy ogień? Gdzie moja torba? To jest dobry pomysł. Ha? No torba, ta mała w różowe wzorki. Co ją sobie kupiłam w rodeo? Matt, słuchasz mnie? Jezu, nie pamiętasz? Obok sklepu z włoskimi butami, gdzie kupiłam szpilki, a ty żeś przywrócił półkę, bo się śliniłeś do laski przy kasie. No, znaczy, ona przecież tylko zapytała mnie o kurtkę. Jasne, bo tak ją obchodziła twoja zafajdana designerska kurtka. Co ty masz do mojej kurtki? Matt, gdzie ta torba? Boże, może o niej po prostu zapomniała. Serio, myślisz, że nie wzięłabym torby? Ach, ty kobiety, ta Emily tylko narzeka i narzeka. Jak ty ją polubić? Ja chcę jej dać szansę, żeby po prostu ją polubić, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Chodź, skarbie.
Zajmie nam to moment. Żeby mi się potem miło grała, a ona w ogóle nie daje rady. Nie daje ogrzejemy mi szansy. I to bardzo. O! Teraz mi się spodobała. Teraz mi się spodobała. To mi się podoba. Dobra, ja idę się wykąpać. Miłej kąpieli. Mam nadzieję, że będziemy mogli tam się kąpać postacią, tak jak to było w Heavy Rainie. Że będziemy mogli sterować podczas kąpieli. Deportacja. Seksportacja. Już mi pasuje. A jak daleko stąd jest ta cała chatka, co? Ta cała chatka to najbardziej romantyczne, miłosne gniazdko, jakie kiedykolwiek widziałaś. O ile tam dotrzemy. Coś czuję, że szczęście nam sprzyja. Rozegraj to dobrze, to może faktycznie ci się poszczęści. Ej, gwiazdy porno! Przydadzą się wam. Gwiazdy porno? Oglądałbym. Zbok. Sorry, że was tak wykopałem. Poradzimy sobie. O, jestem pewien, że jakoś się rozerwiecie. Mhm. Miłej zabaw ze świrami. A, jeszcze jedno. Odpalcie generator, żebyście widzieli, gdzie idziecie. Ciemno tam jest. Dobra. No przyjąłem. Wydaje mi się, że Josh jakby ze mną flirtował. Okej. Okay. Marzy ci się trójkąci? O, serio? Co? Nie! Mike, co ty masz za fantazję? No cóż, no to zaraz prawdopodobnie będziemy mieli bardzo ciekawe sceny. Jak dotrzemy do tej ciekawej chatki, gdzie... że sobie cała mi, że się ogrzejemy, a wypadałoby się ogrzać w tą zimę. Bo jest bardzo zimno. Selfie? Tak jest, czytasz mi w myślach. Okej. Traf, 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 okej, okay, żeby było zadowolenie. I teraz wszyscy uśmiech. Pat, Jess, gdzie ty się patrzysz? Co ty tam? Pięknie. Buf. O raju, to jest idealne. Jesteśmy najsłodszą parką. Powinnaś być modelką. Trzymaj ten aparat pod ręką, to może dam ci zrobić kilka gorących fotek. Wow, to mi się podoba, ale nie nazwałbym ją modelką. Zobaczcie, jak to zdjęcie wyszło. Zaraz tu zamarznę. Na to akurat mogę coś poradzić. No, no, ciekawe co? No, mam kilka pomysłów. O, co? Jest jakaś wskazówka? Teren prywatny. No tak, kupili sobie całą górę i już tutaj nie mieszkają. A mogli zainwestować w mieszkanie w Legnicy, no. Będę to cały czas powtarzał, bo to by była lepsza inwestycja. I jest bezpiecznie, i jest ładnie. Co jest? Jest głupia jak but, jeśli myśli, że może się wtrącać w to, co jest między nami. Jeśli będziemy mieć szczęście, może za nami polezie i zeżre ją niedźwiedź. Dobra, nie ma tu Emily, więc nie kłóćmy się z Jess, zgódźmy się. Wiesz co, uwalniasz mnie to co najgorsze. Ta, czyżby? Totalną zazdrość. Niech się goni. Okej. Okay. Tutaj mieliśmy pójść, tak? Tam jest jakaś chatka chyba na prawo. Ha. Okay. To coś chyba potrzebuje zasilania. Josh chyba mówił coś o generatorze? Mhm. Mówił. No to w takim razie zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj powinien być chyba ten generator, tak? O, jest jakaś wskazówka. Nie, jeśli to jest kolejny totem śmierci i zaraz zobaczę, że on... ktoś z nas umrze, no to nie będzie za przyjemne. Clown? Co tu robi clown? Nie lubię clownów w grze, no nie. Odrobinę chęci, żeby odpalić ten cholerny generator, co? No spokojnie, Jess, proszę się uspokoić, bo zaraz... Tak jak ty na mnie, może zadziała. No dobra, zobaczymy. Boom, nieźle, Michael. Jeszcze raz, pięknie działa. No i po co tak się na mnie wkurzasz, po co tak na mnie drzesz się, kobieto? Jej, on te... uciekamy, dawaj szybko, biegnij, chodź za mną, chodź! Przepraszam, że tak wolno mi szło odpalanie generatora, już idziemy. Nie możemy wrócić, chodź, wróćmy do domu, proszę. Chyba już nie możemy, tak?
Jejku, marzę o tym, żeby wrócić do domu i żeby wszyscy byli razem. Usiedli sobie wspólnie w kółko, żeby było bezpiecznie, a nie, że każdy się oddzielił i wszyscy idą gdzie indziej. No dobra, już wolę uniknąć tego, że sobie nie zobaczę jakichś sexy scen gorących, ale że przynajmniej będzie bezpiecznie. Niezłe, prawda? Tak, pełen wypas, totalnie. O je, dostarczam hity. Podekscytowany? No, super piosenka. Wolałbym, żebyś mi puściła Bombside'a. To nasza mała przygoda. Sekska pada. Jejku. Jaka napalona. No. Jakieś wskazóweczki może? Nie, poświećmy je na tyłek. O, a cóż to za taśma? Zobacz, taśma policyjna. Po Hanaj B. Dziwne, że jeszcze nie posprzątali. No wiesz, śledztwo wciąż jest otwarte. Teraz to mnie ciarki przeszły. No, mnie też. Co z tego pamiętasz? Okej. Nie wspominajmy może tego. Lepiej będzie, jak tego nie będziemy wspominać. No, gdziekolwiek są, teraz na pewno cieszą się, że o nich pamiętamy. Na pewno. No, ciekawy punkt widzenia. Nie wspominajmy tego, lepiej o tym zapomnieć, żeby wszyscy już po... No, no jest impreza, znowu się spotykamy, nie ma co drążyć tematu. Chociaż i tak jest niebezpieczny, bo ten typek dalej tutaj krąży, ale dopóki... o nim nie wiemy, dopóki... Słyszałeś to? Wrony, czy co to było? Chyba coś... słyszałem. Tak. O-o. I chyba powoli zaczyna się zaraz polowanie na nasze postacie. Nie chcę tracić Jazz. Ona jest dosyć ładna i myślę, że ciekawe sceny będą z nią jeszcze. Ja na pewno nie zamierzam wracać do tych nerdów ze schroniska i do popijania sobie czekolady z Emily. Jazz! Jezus Maria, są z tymi kobietami same problemy, no. Żyję, nic mi nie jest. O, mało się przez ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? No już ma pewnie mokre gacie. Nie połamałaś sobie nic? Z tego co widzę, wciąż mam wszystkie 7 kończyn. Okej, dasz radę wyjść? Nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Okej. No to papa, trzymaj się. Nie no dobra, pójdźmy po nią. Bądźmy mężczyzną, a nie i... Jezus Maria, on tu jest. Hej, przystojniaku, pomożesz mi ruszyć ten wózek? Jak najbardziej, żebyśmy tylko jak najszybciej stąd poszli. Dawaj, pchaj to. Zmykajmy stąd, ja już nie chcę tutaj być, naprawdę. No pchaj, dawaj Jess. No tak. No, jeszcze tu. Pięknie. Czy sobie wyobrażałem nasze wspólne jęki? Ale takie właśnie nowe doznania, nowe przygody ponoć sprzyjają relacjom, stosunkom pomiędzy dwoma osobami. Bo wtedy jest... A dobra, nie będę wam o biologicznej części mówił. Ale wtedy coś się wytwarza w człowieku, tak jakby taka adrenalina, coś takiego, że coś miłego, że się coś przeżywa ze swoim partnerem. O, ja wiecie, taki inteligentny jest. O mój Boże, wszystko okej? Prawie sobie plecy nie złama na tym. Okej, nic mi nie jest. Zamiast zrobić unik, to on chciał to zatrzymać. Co ty nie jesteś Superman czy Batman? Nie uda ci się zatrzymać wagonika, więc... Ja pierdzielę. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze. A takich dreszczy nie lubię. Ja ci pokażę jasną stronę dreszczy. Ale też na miejscu, świntuchu. Nie podoba mi się to, że znowu mamy to... Nie. Przez chwilę mi się ta scena podobała, dopóki nie zobaczyłem, że ona jest ubrudzona ketchupem, krwią. A mogło być tak... Coś jest nie tak. Co się stało? Nie zauważyłem niczego. Nie, odstaw to, idziemy stąd, uciekamy stąd, to już widziałem. Coś się tutaj stało. Chodź, moja droga. Czym prędzej. Tędy? Tak, tutaj mamy jakieś schody chyba. Wyjdźmy z tego miejsca, naprawdę. Już wolę do tego domku trafić.
Chodź się mi tutaj nic nie da. Co tutaj jest jakieś. Co to mamy? Świeczki? Ktoś sobie tutaj jakąś romantyczną kolację zrobił przy świeczkach? Miejsce na palenie. To pach cygara. Jest świeży. Ciekawe kto tu był. No jak to ciekawe kto tu był? Wiadomo kto tu był. Co ty tu robisz dalej? To miejsce jest takie muzealne. Jaskinia szamana. Pozostałości po rdzennych Amerykanach. Tak, pozostałości po zabójcy, który zaraz was pokroi i pokaże wam to prawdziwe ciało. Wszystko okej? Tak. Było blisko. To miejsce chyba nie spełnia norm BHP. No chyba nie, a wy jeszcze nie macie do tego kasku, więc łamiecie prawo tak troszkę. Tutaj jeszcze nam coś się świeci. Czyżby to była siedziba tego zabójcy? Tutaj jest jego cygaro, jakieś świece, mapa. Mapa zagrożeń w kopalni. Strasznie przytulne to miejsce. No wolałem nie przeczytać, że jesteśmy na przykład, nie wiem, w jakimś niebezpiecznym miejscu. Wolałem nie wiedzieć o to, nie mieć takich informacji. Tutaj coś przecieka. Pięknie, wszystko wygląda stabilnie. I te podtrzymywacze tych wszystkich ciężkich skał z drewna. Super! Wreszcie! Światełko w tunelu. Przynajmniej wyszliśmy już na szczęście. Dobrze, jak dobrze opuścić takie miejsce. Przez chwilę jak naświetliłem ją, to taki cień dziwny powstał i myślałem, że ktoś za nami idzie. Ale na szczęście to był tylko cień. Tutaj coś mamy? Jakaś wskazówka? No już, chyba jesteśmy blisko tego domku. Całe szczęście. Tylko głupie jest to, że cały czas nas śledzi ten gościu, no. Ten gościu w masce. Nie podoba mi się to. Myślałam, że to będzie raczej chatka Baby Jagi. Ha, czekaj, aż zobaczysz sypialnię. O, planujesz rzucić na mnie jakieś nieczyste zaklęcie? A, mam za nadrzu niezłą różdżkę. Żebyś tylko nie spłonął na stosie, zanim zaczniemy. U, teleskop! Popatrzymy na drzewka, popatrzymy na chmurki, popatrzymy na chatkę. Wow. Co jest? Co tam masz? Widziałam kogoś w chatce. Co? O, no to ktoś już się tam czai na naszych, na nasze gołąbeczki. Tak, niech spojrzę. Nikogo tam nie ma. No ale to, to na pewno jej się nie przyda. Co to było? Jeszcze raz. To jakaś wrona była, czy... To był ten gościu? Oj, nie wiem. Na pewno jej się nie przewidziała, bo wątpię, żeby miała jakieś fatamorgana. Nie brałaś czegoś czasem, Złotko? Nikogo nie ma. Nie wiem. Oj nie, to już mi się nie podoba. Ten ktoś się czai już chyba na nas w tym domku. O, mamy jakiś znak, tak? Hej, Jess! Mhm? Trzymaj się blisko, okej? Co jest? Nic, tylko tu jest napisane, że w okolicy czasem grasują niedźwiedzie. O! Michael, wiem, mam mega pomysł. Jaki? Chodźmy przytulić misia. No proszę, proszę. Misia może to wkurzyć. Chodź, okej, okay, dobra. No dobra, no. Zwierzęta jak zwierzęta, no wiadomo, no. Dziki teren, więc na pewno będą tutaj występować. I w tym kierunku. I panie przodem, proszę, zapraszam. Widzicie jaki dżentelmen? To mi się podoba. Cały ja. W ogóle zobaczmy jakie on ma tutaj statystyki i wskaźniki. No, status w związku do Jess darzy sympatii. Do... O, kochają bezgranicznie. Mata polubił, bo był bezstronny tak jak on, był neutralny. Do Emily coś tam jeszcze czuję. To mi się nie podoba. Weź ty wybierz sobie dziewczynę, którą kochasz, bo inaczej to ja nie będę ciebie szanował, człowieku. Romantyczny jest, taki jak ja.
Ma dosyć sporą odwagę, ale żeby się na tym nie przejechał. Okej, dobra. No to w sumie tyle. No taka pozytywna w miarę postać. Nie podoba mi się to, że na dwóch frontach działa z Emily i z Jazz. Nie wiem, może jest ślepo zakochany w Emily, a Emily jest dosyć taką osobą... Oj, oj, oj. Ostrożnie, ptasi muszczku! Z którą nie da się żyć. Dowcipnie, ja tylko filtruję. Dowcipnie. Nie wprowadzajmy złej atmosfery, śmiejmy się ze wszystkiego, co było straszne i złe. Odpowiedź na pieśń godową. Wow, łatwy jesteś. A, jest we mnie może miłość. Mam nadzieję, że w Jazz nie ma teraz Morza Czerwonego. Dobrze, aktualizacja statusu. Piękny potok górski. Zawsze jak byłem mały, kochałem pić właśnie wodę z potoków. Ponieważ w górach jest fajna, czysta woda. Mam nadzieję, że żaden turysta nie sika w tą wodę, bo wtedy by było głupio, że ja jako mały sobie popijałem tą wodę, a tam na górze gdzieś turysta na samym szczycie sikał, albo góral jakiś. O, mam nadzieję, że nie. Nie piszcie mi, że tak jest, bo zepsujecie mi dzieciństwo. Czy Josh nie mógł chociaż oczyścić drogi, zanim nas tu wysłał? Serio? Co? Nie wiedziałam, że z ciebie taka straszna maruda. A masz lepszy pomysł? Odsuń się, zrzędo. Okej. No widzisz, jaka parkurzysta. Pokazuwa. Ej, Mike! Chyba masz coś na twarzy. Dobra, okej. Ty, znowu zaczyna się... Co się stało? Gdzie on? Jess! I się zaczęło. I się zaczęło. Tymczasem u Ashley, tak? No? Nie, to jest sam. Mogłabyś mi pomóc rozpalać? Miałam się właśnie iść kąpać. O. Może trzeba umyć ci plecy? Dobry żart. No fajnie by było, jakbyśmy mogli umyć plecy w grze. No ja bym się nie wkurzył. Dobra, Josh. Zobaczymy, czy wiesz, jak włączyć ciepłą wodę w tym swoim super gniazdku. Dobra, nie ma tutaj ciepłej wody. Co mamy zrobić? Jaki jest cel? Znajdź Josha i spytaj się go o ciepłą wodę. A no tak, dobra. Josh. Jak już jesteś taki kozak... Co to było? Co się stało? Jakieś dźwięki, tak? Dobra. Gdzie jest Josh? Josh jest chyba na samym dole. Ale możemy sobie pochodzić po mieszkaniu i zobaczyć, przeszukać całe mieszkanie. Może coś ciekawego znajdziemy, jakąś wskazówkę, jakiś totem. W sumie eksploracji nigdy nie za mało. Nigdy nie mało. No, jakoś tak. Tatuaże? Ten tatuaż miała Hanna, tak? Ta okularnica. Nikt tego nie posprząta. Te rzeczy Hany. O Jezus Maria. Nie chcę tego oglądać. Kochający Josh. Mega kocha swoje siostry. Dobrze, że nie ześwirował po tym wszystkim. Nie chcę tego oglądać, bo to jest straszne oglądać rzeczy osoby, której nie znaleziono. Zaginęła, ale nie znaleziono. My wiemy, że na pewno umarły. Ale oni nie wiedzą, więc to może być straszne. Okej, gdzie jest Josh? Gdzie jest jej braciszek? Tędy przejdziemy? Przejdziemy? Nie, chyba nie przejdziemy. Dobra, musimy na... Ajajaj. Musimy się cofnąć i przejść naokoło. Tutaj coś mamy? Też nie. Niestety nie. Okej. Jakieś maski. No właśnie. Jak myślisz, ile mu tu zajmie? Myślę, że powinniśmy się rozejrzeć za kocami. Oj, tutaj jest Josh, okej. Dasz radę, stary. Wierzymy w ciebie. No, oczywiście. Juhu! Dajesz, Josh, dajesz.
wiesz. No dobra. Jestem niemal pewien, że gdzieś tutaj w tym domu mieliśmy tablicę. Co, nie chcą przywoływać duchy? Przecież to tylko zabawka. Jaj, co robi? Właśnie nie. Ciągle urządzaliśmy seansy. Jaj. Hej, George, wyobraź sobie, nie ma ciepłej wody. Straszna lipa, nie sądzisz? Ha, racja, zapomniałem. Trzeba odpalić boiler, jest w piwnicy. To może wy poszukajcie tablicy w tym czasie, co? Chris, poszukajmy jej. Będziemy niczym poszukiwacze skarbów. Super zabawa. Szukanie tablicy duchów. Ale to nie jest za fajne robić seansy. Nie jest za mądre normalnie, a dodatkowo jeszcze w takim miejscu. Dobrze. Niech oni się bawią w duchy, a niech on mi tylko odpali ciepłą wodę, żebyśmy mogli pójść się wymyć, bo na to czekam właśnie. Oni po podróży, po przyjechaniu tutaj, pierwsze co powinni zrobić, to się umyć, bo pewnie śmierdzą wszyscy. A im się wzięło na romantyczne jakieś szukanie domków, szukanie i wywoływanie duchów i tak dalej. Zauważyłeś, że dałem Chrisowi aż wspólne zadanie? Przyda im się trochę czasu na osobności. Dobra, pochlebnie, chociaż to taki podryw trochę. Kurde, wiesz, pasują do siebie. Mogliby się przestać ociągać i spiknąć. Serio, im chyba potrzeba jakiegoś bodźca, który ich połączy, nie wiem, traumatycznego przeżycia, który ich u sobie popchnie, bo w takim tempie prędzej wylądują w domu starców niż, no wiesz, no. Patrzcie, co, wszędzie tutaj są właśnie zdjęcia Hannah i Beth. Cudnie wyglądacie. Ale dlaczego? Josh nie może chyba o tym zapomnieć, no. Wiesz co, sam... Tak, Josh? Chciałem tylko powiedzieć... Że? To naprawdę wiele dla mnie znaczy, że tu wróciliście w tym roku i że ty wróciłaś sam. Gon, kolejna para nam tu rośnie, bardzo dobrze. Nie no, wspierająco. Josh, możesz na nas liczyć. Serio, zawsze i wszędzie. Posłuchaj, wszyscy jakoś przez to przejdziemy. Razem. Chcę, żebyśmy miło spędzili czas. No i bardzo dobrze. Nie ma co też jakoś się użalać czy coś tego typu. Lepiej zapomnieć, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wyobraź sobie, korzystałam już kiedyś ze schodów. Nie wątpię, ale to wiadomo, kobiety, a kobiety czasami nie wiadomo, co im wpadnie do głowy albo co zrobią dziwnego. Więc w sumie dobrze, że ją ostrzegł, że jest stopień, niż żeby potem miała się wywalić i na przykład nie mówisz, że jest stopień, mogłeś mnie ostrzec. I tak dalej. O! Sorry, że zaciągnąłem cię w te lochy. Ach, załatw mi ciepłą wodę i wszystko będzie ekstra fajnie. Nie chciałbym, żebyś musiała się tu błąkać sama. No wiesz... Wiesz, trochę mnie to miejsce przeraża. Ja? No schodzić do piwnicy samemu nie jest za fajnie. Chciałabyś tu zostać sama. No ty mój mężczyzna. W ogóle zobaczmy, czy tą postać już sprawdzałem. Romantyzm jej urósł. Ale ona tak nie, to nikogo się nie kapi za bardzo miłością. A tą postać już chyba sprawdzałem. Dobrze, zobaczmy, co z tym boilerem. Przejdźmy w końcu do sceny, gdzie sam się myje. No na to czekam, na to czekam. O! Co to było? A co niby? Ej, weź mi tu poświeć, bo nie widzę, co robię. Już świecę. Ej, możesz świecić tu? Ups, przez przypadek się ruszyłem. Przepraszam, przepraszam. Dobra, już nie będę. Teraz świećmy mu. Nie ruszaj się, Jasiu, spokojnie. Wytrzymaj. Sam. No kurczę, no czy się nie ruszę, muszę tego pada postawić, bo inaczej nie wiem, czy mi się, ja się trzęsę i nawet tego nie zauważam, jak się trzęsę. Odstawię tego pada najlepiej. Teraz pad jest w miejscu. Bo go położyłem, ręce mam tutaj.
No i teraz się uda, no. Bo ja chyba mam jakieś takie... Już się powoli trzęsę ze strachu, ale tego nie zauważam. Okej, słuchaj. Zanim uruchomimy boiler, musimy najpierw zwiększyć ciśnienie wody, dobra? Brzmi skomplikowanie. Nie, to dość prosta rzecz. Czyli co, mam coś kliknąć, tak? No to zwiększam ciśnienie wody. Leci. Okej. Okay. Dobra, luz. Spróbuj jeszcze raz. Aha, już wiem, o co chodzi. Dobra, przepraszam, nie ogarnąłem. Mój mózg za wolno działa. I teraz patrzcie, mamy... Okej, okay, jest git i odpal. Bang! Pięknie! Za drugim razem skumałem, o co chodzi. Łop! Pięknie, wow! Jakbyśmy nie przybili, to by się pewnie na nas wkurzył. Uff. No nie możemy doprowadzić do tego, żeby nasze postacie się na siebie wkurzyły. A to co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. tylko cię joshuję. Co za dowcipki, joshuję. Zawsze śniewałem się, coś jest za tobą. Wkręćmy go, no. To będzie dobre. O Boże. Nie ruszaj się. Po co? Coś jest za tobą. O, jasne. No okej, okay. jeszcze go wkręcajmy. George. Serio. Tam z tyłu coś jest. Ale dobrze gra, no. I ty, urodzona aktorka. Mam cię! Dobra, punkt dla ciebie. 30-0. Co? Czekaj, gdzie zdobyłaś poprzedni punkt? Nie zaczyna się od 30? Od 15. A, cóż, bardziej znam się na ping-pongu. O. Czekaj, też to słyszysz, nie? Śmiechy, chichy, a tutaj co? Coś się zbliża. Rytm jest... Tylko, że tamten gościu poleciał za Jess i Mike'iem. Nie ma w nim nic regularnego. Więc kto to? Powinniśmy to sprawdzić. Sprawdźmy to razem, chodź. Może trzeba iść to sprawdzić. Po co? A jeżeli to jakaś rura, która zaraz pęknie, albo ja wiem, problem z piecem? Nie sądzę. Na twoim miejscu nie chciałabym, żeby wybuchł pożar, kiedy tu jestem. No. Ta, racja. Jak o, tam jakieś szczury? Nie no, jak są szczury, to jest bezpiecznie chyba. Czemu kobiety pie... Jezus Maria, już się gubię. Dawaj, uciekaj. Dobra. No zamknięty, kto zamknął? Dawaj. Czemu są zamknięte? Dawaj, wybij to z buta, dawaj, Josh. Co? Co do licha? Bum, zostaliście zmniszczeni. Co? Nieźle, całkiem nieźle. Jezus Maria, już tego Chrisa nie lubię. Czemu do niej sobie tak żartują? Przecież to nie jest ani zabawne, ani śmieszne, no. Wiecie, miałem niby przepuścić taką cudną okazję? Nie no, jaja sobie robisz? Wiedziałeś o tym, Deklu? Nie, i strasznie żałuję. Dobre to było. Ojejku, no po tym, co się zdarzyło rok temu, nie powinni takich sobie żartów robić. Bo będzie jeszcze bardziej drętwo. Nie mówiłam nic o dowcipach, tylko że twój głupi numer... O matko, ale miałaś cykora. Wcale, że nie! Zrobiłaś w galotki, przyjmuję. Dobra, Josh, ty nie jesteś lepszy. Na Boga miłego, co to jest w ogóle za strój? Znalazłem powołanie. Błagam, tylko powiedz, że przyjmiesz śluby milczenia. Okej. Udało ci ją. Jaki dowcipny, ojojoj. Jacy żartownisie. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ta zabawa w okultyzm i tak dalej. Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. O tak. Miłej zabawy. W naszej. Ja też chcę uczestniczyć w myciu pleców. Okej. Naszej. I mamy naszego kochanego psychologa. Krew i flaki. W serce.
I to jeszcze działające. Jak może działać serce w probówce? Widać, że to tylko gra. Chcę znać twoje odczucia wobec bojących się zjawisk nadprzyrodzonych. Duchów, upiorów i innych sił pochodzących nie z tego świata. Okej. Ty też czujesz ten strach? No dalej mi w sumie serce bije po tym, jak nas Chris wystraszył, więc... Tak, czuję. Czyżby? Przecież to nie odzwierciedla sposobu, w jaki prowadzisz swoją grę, nieprawdaż? Nie rozumiem za bardzo. Teraz nie odzwierciedla. O nie wiem. Chociaż czekaj. Poprzednio wybraliśmy, że boimy się... Nie. A teraz... Zbadajmy nieco głębiej twoje uczucia wobec innych osób. Okej, dobra. To, co cenisz, to, co szanujesz w sobie i w innych. Dobra. Co twoim zdaniem jest w człowieku ważniejsze? Fajne są te testy psychologiczne. Lojalność czy szczerość? Mega mi się podoba ten element gry. Szczerość czy lojalność? No, lojalność. Wolę, żeby ktoś mnie okłamał w słusznej sprawie, ale za to był mi lojalny. Więc skłamiesz, by zachować lojalność wobec przyjaciela, okej. Okay. No tak. A co wybierzesz? Lojalność czy dobroczynność? Dobroczynność. Lojalność. To chyba jest najważniejsze, żeby być lojalny. Więc chcesz najpierw zająć się przyjacielem, a potem tymi, co są w potrzebie? No jak mnie wybadał skubany, no. Znowu skończył. No co, psycholog za 2 złote, no. Ale się super wszystko dowiedziałem, co chciałem. Dzięki wielkie. Super psycholog. Dziwny jest ten jego pokój, dziwny jest. Dobrze, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam was już niebawem na kolejne. Jeżeli wam się podoba cała seria, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz każdy odcinek lajkować, żeby zobaczył, że rzeczywiście wam to się podoba. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, pa!